Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszyńskie Forum, Piotr Pawłowski i witam moich dzisiejszych gości. Diana Sienkiewicz, przedsiębiorca i zastępca prezesa Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Robert Bodendorf, również przedsiębiorca i prezes Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, witam. Dobry. I Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Dzień dobry, panie burmistrzu, również witam. Kłaniam się państwu. Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiali o dwóch bardzo ważnych na dzisiaj rzeczach. Pierwsze to jest sytuacja przedsiębiorców w pandemii, w lockdownie i w zamknięciu i w ograniczeniu działalności. A druga rzecz to o pieniądzach, tych, które są dla firm, w przypadku pana burmistrza, także dla samorządu, i tych, które nie ma oraz tych, które powinny być. Ale zacznę od tego, jak państwo sądzicie, czy ta sytuacja, która jest teraz, czyli przedłużający się lockdown, już dzisiaj zapowiadany, że być może potrwa co najmniej do końca stycznia, może w najbliższej perspektywie wywołać kryzys gospodarczy lokalnie, na Pomorzu Środkowym, na przykładzie Koszalina, na przykładzie Darłowa. Zacznę od pani prezes. Proszę bardzo. Tak naprawdę, proszę państwa, wydaje nam się, że ten kryzys już niestety trwa w mniejszym lub w większym stopniu. On dotyka coraz więcej branż. No niektóre z nich tak naprawdę nie są w stanie złapać oddechu już od pierwszego lockdownu, czyli od właściwie początku tego wszystkiego złego, co się zadziało u nas w kraju, a również no i w Europie, na świecie i w naszym regionie, bo o tym będziemy teraz rozmawiać. Więc no nie wygląda to rzeczywiście dobrze. Ta pomoc, która dociera do przedsiębiorców, ona jest zdecydowanie za mała. W tym drugim lockdownie, bo możemy to zdecydowanie tak nazwać, czyli to, w czym obecnie teraz trwamy, ta pomoc w ogóle jest bardzo okrojona. Nasz region odczuwa to zdecydowanie bardziej, chociażby z tego względu, że dodatkowa pomoc, która była zaplanowana dla gmin z regionów górskich, mam na myśli tutaj branżę turystyczną, no nie dociera do nas i no miejmy nadzieję, że to się zmieni. My wystosowaliśmy zresztą takie pismo również do rządu, do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby tą sytuację jak najszybciej zmienić. Tutaj pewnie panowie też będą mówić o tym, jak to wygląda w związku z kodami PKD, które no również dobierane są no bardzo niefortunnie i no my tutaj traktujemy to jako swoistą, może niezamierzoną do końca, ale jednak dyskryminację przedsiębiorców i w zakresie miejsca prowadzenia działalności, czy właśnie kodów PKD. Pani prezes, ale ja jeszcze dopytam, bo reprezentuje pani firmę, która zajmuje się szkoleniami, pewnie między innymi, ale głównie. I to jest taki przykład na to, jak trudno jest czasami dostrzec, że taki dramat odbywa się w branżach, których na co dzień nie widać. Bo kiedy potrzebujemy podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje, to takie firmy znajdujemy. Ale kiedy dowiadujemy się, że od wielu miesięcy prowadzą działalność online, pewnie tak jest również w pani przypadku, albo jak inne firmy szkoleniowe nie prowadzą w ogóle, to widać wtedy, dokładnie jak w soczewce, że to jest dramat iluś tam ludzi. Jak sobie na przykład pani branża radzi? Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o branżę szkoleniową, to jest bardzo dobre pytanie. Tej branży rzeczywiście nie widać, natomiast no jest to podstawa każdej gospodarki, bo tylko wyszkolony, dobry, kompetentny personel jest w stanie rzeczywiście dobrze pracować i firmy w ten sposób rozwijać. Branża szkoleniowa w tej chwili rzeczywiście jest zupełnie zablokowana. No i nie oszukujmy się, to o czym mówimy, czyli przeniesienie biznesu do sfery online, owszem, ono się dzieje, natomiast nie jeżeli chodzi o firmy i kontakty między firmami, tak, czyli tą sferę B2B. No nie wysyła się pracowników na szkolenie online, ponieważ ono nie jest tak efektywne jak szkolenia dla biznesu, które są... Czyli ten kryzys jest odczuwalny. Tak,
Zdecydowanie tak. I tutaj nie, na pewno sfera online tego nie zastąpi, a rzeczywiście o tej branży szkoleniowej się nie mówi. Jest to potężna gałąź rynku i ona rzeczywiście stoi w tej chwili. Panie prezesie, jak określiłby pan kondycję firm na Pomorzu Środkowym dzisiaj? Na przykład tych, które do związku należą. Sytuacja wygląda jednak dwojako, ponieważ w moim odczuciu jednak zdecydowana większość firm no nie odczuwa jakichś wielkich tragedii związanych z obecną sytuacją. Natomiast część firm odczuwa to bardzo, bardzo boleśnie, bo po prostu zakazano im prowadzenia działalności gospodarczej. I te branże, w których zakazano prowadzenia działalności gospodarczej, no mogą przyczynić się faktycznie do pewnego rodzaju kryzysu, ale kryzysu zarówno ekonomicznego, jak i społecznego, bo tam się odgrywają też no wręcz ludzkie tragedie, bo ci przedsiębiorcy przecież mają nie tylko siebie i swoje rodziny na utrzymaniu, ale też są odpowiedzialni w pewien sposób za personel, który zatrudniają, czy też mają pewnego rodzaju zobowiązania do dostawców i tak dalej. Więc jeżeli dalej faktycznie będzie się zakazywało prowadzenia działalności, to ten kryzys niestety, tak jak tutaj Diana powiedziała, on już jest w tej branży, w tych branżach zamkniętych jest bardzo silny ten kryzys, natomiast na całą gospodarkę może się on wylać. Ale dopowiem tutaj, że niestety na niekorzyść tych branż zamkniętych działa, tutaj tak sarkastycznie powiem, na niekorzyść, bo no właśnie na ich niekorzyść działa w ogóle sytuacja ekonomiczna naszej gospodarki i naszej sytuacji na tle w ogóle Europy i świata, ponieważ wskaźniki, czy to PKB, czy bezrobocia, są jedne z najkorzystniejszych w Europie, a nawet na świecie. I tutaj rząd, patrząc na tę sytuację i jeszcze na dodatek widząc, że sytuacja w służbie zdrowia jest kiepska, nie ma co ukrywać, jest tutaj największe zastrzeżenie, że brak obostrzeń może spowodować paraliż już całkowity służby zdrowia, a po drugie jeszcze zachowania wielu obywateli, którzy no mocno lekceważą tę sytuację i czy to chodzą bez maseczek, to różne są opinie oczywiście no na tak, ten temat. No tak, ale rząd ma teraz pretekst do tego tak naprawdę, to co pan mówi, prawda? Do tego, żeby ten lockdown przedłużyć. Żeby ten lockdown przedłużyć, ale proszę sobie wyobrazić, jak ciężko muszą pracować ci przedsiębiorcy z tych branż, które nie są zamrożone, skoro te wskaźniki ekonomiczne są całkiem korzystne na tle Europy i na tle świata. No, jest też zawsze nadzieja, że trochę pomogą tym, którzy mają dzisiaj gorzej, bo to są naczynia połączone. Ale chciałbym zapytać pana burmistrza o to, bo Darłowo-Darłówko to jest pas, który no niezwykle dotkliwie odczuł właśnie teraz, podczas ferii, to, że mamy lockdown. Czy to się czuje? Czy rozmawia pan z przedsiębiorcami? Czy oni mówią o swoich obecnych problemach? Oczywiście Darłówko, ale cały pas nadmorski, Kołobrzeg, Ustka, Rewal, łącznie 35 polskich gmin żyło również z turystyki zimowej. To taki stereotyp już dawno nieaktualny. Ci, którzy mieszkają bliżej, tak jak tutaj myślę, że większość słuchaczy i widzów telewizji Max doskonale o tym wie, że również zima była i ciągle jest atrakcyjna dla turystów z Polski, że turyści jeżdżą nie tylko na narty, ale przyjeżdżają na zimowego Sylwestra, na święta Bożego Narodzenia, na ferie, że ośrodki czasowe, hotele, resorty, wiele firm takich, które na przykład organizują jakieś obozy sportowe, kondycyjne, stoi, w ogóle nie ma żadnych dochodów. Ale czy to oznacza, że rzeczywiście realna jest to, co mówią przedsiębiorcy z tej branży, fala bankructw? No, jeżeli nie będzie realnego wsparcia dla tych przedsiębiorców, to jest możliwe. I dlatego my jako samorząd
o to postulujemy. Jeszcze wiosną zawiązaliśmy taką nieformalną koalicję nadmorską wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wtedy domagaliśmy się szybszego odmrożenia turystyki, co poniekąd nam się udało. Teraz w Sylwestra wystosowaliśmy pismo do prezesa Rady Ministrów, 13 wójtów, burmistrzów z naszego regionu, ale poparcie jest znacznie większe, do pana prezesa Morawieckiego, również do pana wicepremiera Gowina, o to, żeby nas traktować tak samo, żeby w imię właśnie solidarności, o której niedawno pan wicepremier Gowin mówił, również wesprzeć samorządy nadmorskie, żeby zastosować tą tarczę, która wczoraj została ogłoszona dla ziem górskich, również dla gmin nadmorskich. Tam ponoć ma być około 200 samorządów objętych wsparciem w wysokości 1 mld zł. Nas jest, jeżeli by tylko przyjąć same samorządy morskie, 35 gmin, więc zgodnie z takim wskaźnikiem to jest zwiększenie tych funduszy około 200 milionów złotych. To nie jest dużo, ale jednak w sposób punktowy wielu przedsiębiorcom i samorządom można pomóc, bo samorządy jako pewne organizacje również tracą, choćby brak turystów powoduje ubytki w kasach gmin z opłaty klimatycznej, z opłaty sanatoryjnej. Tak, przecież... to jest koło zamachowe, prawda? Które... Panie burmistrze, ale mam jeszcze pytanie i do Państwa również będę je powtarzał. I prosiłbym o w miarę krótką odpowiedź, bo jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć. Jak Pan ocenia ten taki społeczny sprzeciw przedsiębiorców? Wielu z właścicieli hoteli, restauracji, stoków mówi dość tego, wolę płacić mandaty niż stanąć przed potrzebą na przykład sprzedaży swojego hotelu. To jest oczywiście niebezpieczne, no ale też spróbujmy myśleć kategoriami tych ludzi. No, poniekąd jest to jednak zrozumiałe. Ci nasi przedsiębiorcy, nasi mieszkańcy, sąsiedzi są jednak mocno zdeterminowani, no bo te zakazy też nie są racjonalne. Jeżeli biznesmen, przedsiębiorca obok może funkcjonować, tak? Mając na przykład sklep spożywczy, a tuż obok niego jest inny przedsiębiorca, który ma restaurację i musi stać, no więc to budzi naturalny sprzeciw i rzeczywiście ta wytrzymałość społeczna się chyba powoli kończy. Myślę, że rząd musi zacząć to uwzględniać. Pani prezes, co pani sądzi o tym sprzeciwie społecznym? Ale też jeszcze dopytam, jak przedsiębiorcy odbierają te decyzje rządu, które często zapadają w ciągu kilku godzin albo od 20 do 24 nagle coś się okazuje, tak jak słynne sklepy meblarskie? Znaczy ja powiem tak, to jest w ogóle bardzo trudny temat. Ja rozumiem, że to wszystko jest bardzo dynamicznie rozwijające się, ta sytuacja jest bardzo trudna, więc te decyzje też podejmowane są często natychmiast. Natomiast są branże, no, które w ogóle bardzo odczuwają taką sytuację bardzo szybkiej zmiany tych przepisów. Mam tutaj na myśli na przykład branżę basenową i tutaj warto podkreślić, że to jest prawie blisko 1000 obiektów w Polsce, tak? Mówię tu o pływalniach, akwaparkach, które przede wszystkim otrzymują taką informację, że nagle można się otworzyć czy zamknąć. No otworzyć to by było w ogóle super. Natomiast no tutaj też trzeba brać pod uwagę pewne warunki, specyfikę działalności branży. Tu nie można przyjść i otworzyć drzwi i zacząć działać jak powiedzmy sklep spożywczy. No tak, ale pani prezes, ale czy to coś da? Czy ten protest coś da? Czy on otworzy troszkę oczy rządzącym na to, że jednak nie można pewnych decyzji podejmować z dnia na dzień i nie można przeciągać tego typu obostrzeń. Bo gdybyśmy przyjęli takie założenie, że na przykład restauracje są otwierane, ale w bardzo dużym rygorze, a już tak funkcjonowały, czyli na przykład 25% miejsc, to umówmy się, że tego zagrożenia nawet nie jesteśmy w stanie dzisiaj ocenić. Być może byłoby znikome. No, że ja powiem tak, no oczywiście też nie uważam, żeby, ja nie popieram takich sytuacji, gdzie rzeczywiście próbuje się działać troszeczkę omijając pewne
przepisy. Natomiast rozumiem to rozgoryczenie, rozumiem, że ta sytuacja już zmęczyła nas wszystkich przedsiębiorców, ona trwa bardzo długo, no nie rozwija się to niestety w dobrym kierunku. Czy to zmusi rządzących do tego, żeby te przepisy były ogłaszane z dużym wyprzedzeniem? To trudne pytanie, natomiast wiemy, że jakby te wskaźniki, które cały czas się zmieniają, są podstawą i argumentem rządu właśnie do tego, żeby je tak szybko zmieniać, tak, tak dynamicznie. No tak mówią, zmieniająca się sytuacja zmienia decyzję, prawda? Patrząc z doświadczenia już właśnie na tą branżę basenową, w której też tutaj mocno działam i też walczymy o to, żeby te baseny zostały otwarte, no my jakby wałkujemy ten temat już od początku lockdownu tego poprzedniego, no i niestety trudno jest wyegzekwować rzeczywiście to, żeby te przepisy zmieniały. Może to się jeszcze zmieni. Pytanie to samo do pana prezesa o to nieposłuszeństwo społeczne, tak to nazywam bardzo delikatnie, bo zdarzają się już takie sytuacje, że no, gdzieś tam funkcjonuje ośrodek, w którym jest kilkaset osób, nagle okazuje się, że trwa tam jakiś turniej sportowy albo jakiś inny event. Mieliśmy to samo w Sylwestra. Czy to jest jakaś droga do tego, żeby coś zmienić? Bo nawet tym ludziom chyba nie chodzi o to, żeby to funkcjonowało tak jak kiedyś. Chodzi im o to, żeby zasygnalizować, jak potężny to jest problem i jak bardzo są pomijani w pewnym systemie decyzji. Tutaj niektórzy, trzeba przyznać, że wykorzystują to marketingowo i robią sobie pewnego rodzaju żarty i naciągają to prawo, ale no nie ma co ukrywać, że większość firm w tych branżach stoi na skraju rozpaczy, bo naprawdę mają trudne sytuacje. Nie mają znikąd pieniędzy po prostu, a muszą pokrywać koszty stałe działalności, muszą płacić pracownikom pensje, więc absolutnie obostrzenia powinny być natychmiast zniesione i tu rząd powinien naprawdę bardzo poważnie zastanowić się, jak odrobić tę lekcję, bo to, co zapowiadał kilka miesięcy temu premier Morawiecki, no niestety nie jest dotrzymywane to słowo, bo tam pewien algorytm przedstawiony, kiedy będzie zamykana gospodarka i niestety dzieje się inaczej. Na dodatek teraz, kiedy szczepionki już funkcjonują, jest cały system szczepień wdrażany, a gospodarka cały czas jest zamrożona i na dodatek, jak przedsiębiorcy słyszą takie pogłoski, że może się otworzyć gospodarka w czerwcu albo w lipcu, no to myśli samobójcze wręcz się pojawiają. Ja się zastanawiam, czy te całe tarcze antykryzysowe, finansowe i pieniądze ogromne, które zostały wydane na te tarcze, czy jakby je przekazać na ratowanie służby zdrowia i lepsze przygotowanie służby zdrowia do walki z koronawirusem, a po drugie na uświadomianie społeczeństwa, żeby ten dystans i tę dezynfekcję czy też higienę dopracować u siebie, to myślę, że mielibyśmy dużo lepszą sytuację, bo teraz pieniądze starsze się kończą, a społeczeństwo jest na skraju rewolucji jakiejś. Zostało nam mało czasu, a bardzo chciałbym poznać Państwa opinię w jeszcze jednej sprawie, stąd prośba o krótkie odpowiedzi. W biznesie, w samorządzie, w zarządzaniu, w administracji tak naprawdę najważniejsza jest pewna dyscyplina systemów. Chciałbym Państwa poprosić o ocenę tego, co dzieje się z akcją szczepionkową. Przypomnę tylko, że za chwilę będzie kolejny etap wdrażany i kolejna grupa osób zaszczepiona. Ta największa, sięgająca kilku milionów, czyli seniorów, dopiero przed nami. I zacznę od pana prezesa, skoro jest przy głosie. Czy takie rzeczy można robić sprawniej? No oczywiście, że tak, ponieważ słyszałem opinię, że można szczepić 850 tysięcy osób tygodniowo. Można szczepić w soboty i w niedzielę. No właśnie, a w tej chwili te ilości są takie, i porusza się to wręcz pełzająco, a nie jakimś sprintem, a tak powinno to wyglądać. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego wynika ta sytuacja, ale na pewno wymaga ona stanowczego usprawnienia i jak mi w tym kalkulatorze szczepień, który został udostępniony, wyszło, że ja będę zaszczepiony dopiero 12 września, wpisując swoje parametry, gdzie ja przecież zatrudniam ludzi i spotykam się cały czas z klientami, no to kiepsko to wygląda. Pani prezes?
To jest też mocno zadziwiające, że te weekendy pozostawiamy bez możliwości szczepienia. To są dwa ważne dni. Jak to sobie dalej policzymy, to z tego wychodzi dosyć spora ilość niezaszczepionych w tym momencie osób. Oczywiście ja wiem, że tutaj jest uwarunkowanie też ilości szczepionek, które do naszego kraju dochodzą, ale jeżeli ja słyszę, że dany szpital nie zamówił jakiejś tam ilości tylko i wyłącznie dlatego, że jej nie spożytkuje, bo to jest weekend i oni nie będą szczepić, no to to zdecydowanie nie tędy powinniśmy iść i absolutnie tego takiej sytuacji nie powinno być. Jeżeli szpitale w jakiś sposób niezrozumiały dla mnie nie chcą szczepić w weekendy, no to może przerzućmy to na prywatne laboratoria, prywatne punkty szczepień, które pewnie bardzo chętnie w weekendy i nawet w porze nocnej takie szczepienia by robiły i wtedy no, mamy mocne przyspieszenia. Przecież w końcu o tym myślimy i na tym nam bardzo zależy. Panie burmistrzu, to samo pytanie o szczepionki. No właśnie, dokładnie tak jest, jak pani prezes mówi. Rząd skonstruował taki system bardzo scentralizowany, który w zasadzie pomija inne podmioty, również samorządy. Teraz jest jakaś próba wyciągnięcia ręki do samorządów, ale tylko właściwie w kwestii transportu, dowożenia, zwłaszcza na terenach wiejskich, pacjentów do punktów szczepień. Ale przecież na przykład samorządy dysponują olbrzymią infrastrukturą. Są gabinety nieczynne w szkołach, są apteki na tym terenie, są różnego rodzaju punkty rehabilitacji. To wszystko mogłoby być wykorzystane, tylko należy zmienić troszeczkę podejście. Dzisiaj wygląda to trochę tak, że rząd mówi, my sobie sami damy radę, ale trochę słabo jednak ta rada jest dawana. Jeżeli zostaną na przykład wciągnięte samorządy, apteki, rehabilitacja, to wszystko może spowodować, że tych punktów szczepień będzie więcej i że można na przykład właśnie szczepić w weekendy non-stop, tak jak to jest w niektórych krajach. Nie muszą, bo dzisiaj są takie argumenty, że no nie jest tak dobrze, bo brakuje lekarzy, ale przecież na przykład w Izraelu ponoć w ogóle lekarze nie są angażowani, tylko pielęgniarki. Pielęgniarek czy też to wszystko, jest... Panie burmistrzu, wszystko jest kwestia tego, czy będą szczepionki. Szczepionki się okazuje, że przecież ciągle są, tylko one są zamrożone. Rząd się zasłania tym, że one muszą być użyte za chwilę w tej drugiej fali szczepienia, ale jeżeli dzisiaj to już się jakby korkuje troszeczkę i wydłużają się kolejki, to co będzie za chwilę, jak dojdzie kwestia tego reszczepienia. Ja myślę, że trzeba włączyć samorządy, biznes farmaceutyczny. Można to inaczej zorganizować. Mam nadzieję, że tak się stanie. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję i Państwu dziękuję za spotkanie. Diana Sienkiewicz i Robert Bodendorf to Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, był moim Państwa gościem. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Tak jak wszystkim życzę szybkiego zaszczepienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Z Państwem również żegnam się. Do zobaczenia. Kłaniam się.